to chciałbym zapytać jeszcze o Artura Szpilkę, bo sytuacja była tak, że był przez was zaproszony, był nawet już troszeczkę, można powiedzieć, gdzieś tam między wierszami anonsowany jako wasz niedalekiej przyszłości zawodnik. No wpadł do oktagonu, nastrzelał liści strachowi, został wyprowadzony i troszeczkę jego przygoda od MMA, mam wrażenie, że się odsunęła, bo znowu wrócił, robiłem z nim wywiad, wrócił 100% do boksu na razie. Okay. Powiedz mi, skąd ta decyzja i jak to wam pokrzyżowało, czy nie pokrzyżowało plany, może jak wpłynęły na to, na wasze plany? Nie pokrzyżowały, bo słuchaj, nie napalamy się na zawodników, z którymi nie jesteśmy do gadania. Tutaj w przypadku Artura nie byliśmy do gadania. Rozmawialiśmy naprawdę o szerokim spektrum, o kasie, o przeciwnikach, o ilości walk rocznie, no wielu rzeczach, nawet jakichś promocyjnych. Natomiast Artur od początku powtarzał, ja to też za nim powtarzałem, mówiłem: Artur, wróci do boksu, chce zakończyć karierę w boksie, ale nie w takim stylu, w jakim zakończył. Nie chce odchodzić jako osoba, która ostatnią galę czy tam walkę przegrała. Ja to doskonale rozumiem. Dla mnie i dla nas jako w federacji też z wartością znacznie większą Artur, który jest po wygranych dwóch, trzech, nawet jednej w boksie, a nie po przegranej. Naturalne. Więc to nie ma o czym tutaj jakby specjalnie polemizować. Więc jakby nie pokrzyżował, no bo mówię, nie mieliśmy go zakontraktowanego. Oczywiście gdzieś tam w głowach to gdzieś się w tle głowy tliło, z kim można było go zestawić. Natomiast no co, no chyba wyświadczyłem dużą przysługę też po części Arturowi tymi deklaracjami, bo to zmobilizowało jego menadżerów i całe środowisko bokserskie do tego, żeby w końcu chłopakowi dać jakąś super walkę. No i rzeczywiście z tego, co też wiem, ale czekam, jakie to będą deklaracje, że w tym roku w tym półroczu chyba ma zawalczyć nawet dwa razy. Jakoś w kwietniu i chyba czerwcu, czy w maju, nie pamiętam. Więc jakby ma dwie walki zadeklarowane, szykuje się pod nie, do nich. No zobaczymy, no jeżeli w tym półroczu myślę nie dostanie żadnej z tych walk, albo będą to jakieś kiepscy przeciwnicy, albo za jeszcze gorszą kasę, no to myślę, że jest szansa, że w połowie 2018 może i ten Artur wróci do nas szybciej niż w środowisku bokserskiemu się wydaje. No ale nie mam też naprawdę jakiejś takiej presji. Mamy 2018 zaplanowany. No, żeby nie skłamać, 60-70% mówię, gale to wszystkie, jeżeli chodzi o fight card. Zaplanowane znaczy, że mamy już umowy na stole z halami, wiemy, co chcemy tam zrobić, mamy jakiś pomysł na fight card. Artura nie bierzemy pod uwagę, tak samo jak Mameda. Jesteśmy w stanie pociągnąć jakby ten rok bez tych dwóch nazwisk, no ale to nie oznacza, że sobie Szpilkę odpuszczam. Biję mu jeszcze parę razy szpilę i to prawda nie w plecy. Żeby miały o czym myśleć, bo nadal chciałbym bardzo, żeby Szpilka zawalczył dla nas i to nie raz, nie tam właśnie jak ostatnio wpadł i tam debiut już swój w klatce zrobił, tylko żeby po prostu, wiesz, normalnie zmienił dyscyplinę. Zresztą, wiesz, no widać po jego na mediach socjalnych, że się kręci wokół towarzyszy z MMA i tam rzeczywiście z tego, co mnie różne plotki środowiskowe doszły, to się kula, no. Wie, się tam Materla go poddaje i on się cieszy w ogóle na tą przygodę z MMA, więc myślę, że wcześniej czy później zobaczymy Szpilę w KSW.